Panie klasy. Jeszcze raz? No. Dobra. Cześć widzowie, z okazji 10 tysięcy. Cześć widzowie, z okazji 10 tysięcy subskrypcji zdecydowałem zrobić Q&A. Ostatnio na Instagramie wstawiłem notatkę, żebyście pisali swoje pytania. Było ponad 150 pytań. Nie wszystkie będą wstawione, bo niektóre się powtarzały albo po prostu ich nie chciałem wstawiać. No ale dobra, Miłek, czytaj pierwsze pytanie. Antek.lewy pyta, ile najwięcej zrobiłeś z jednego filmu? Z jednego filmu to chyba będzie ten film, co wrzuciłem ostatnio z testowania tego 16-metrowego gapa. Jak sprawdzałem wczoraj, to zarobił 130 zł. I ten film póki co ze wczoraj zarobił jakieś 135 zł, ale myślę, że finalnie zarobi coś koło 150. No i więcej chyba nie było na żadnym filmie. Heniak podługa MTB pyta, kiedy backflip? Backflip? No, nie wiem, jak na jakieś gąbki pojadę. Dzisiaj chciałem tutaj kręcić, bo są materace, ale uznałem, że to jeszcze nie jest pora. Jak znajdę jakiś dobry moment, żeby pojechać na jakieś gąbki w okolicy, a tutaj żadnych nie mam, no to wtedy będę próbował i od razu przyjeżdżam i kręcę na jakimś stepie. Kuba.miodek pyta, czy tracisz już zajawę na rower, albo masz plan skończyć rower? Nie, no na początku roku tak miałem, jak mi nic na fuzie nie wychodziło, jeszcze w ogóle wczuty nie byłem w niego. Ale jak na razie jest dobrze, bo tam powoli progresuje, jakieś większe hopki skacze. Ale póki co nie mam w planach kończyć. Więc jest okej. LKAAA pyta. Czy ty się momentami nie boisz już o swoje życie? Znak zapytania XD. Nie, no wiadomo, że zawsze jest strach, jak lecę jakieś większe hopki, ale jakby zawsze latam to na co wiem, że się nie wywalę i jakby... Czekaj, straciłem myśl. Jakie było pytanie? Czasem się boję, ale jakby zawsze latam to, co wiem, że jest jakby w zakresie moich umiejętności. Dlatego jeszcze wielu hopek nie skoczyłem i tego gapa nie skakałem jeszcze 16-metrowego, bo wiedziałem, jak to się skończy. No ale jutro zobaczymy. Kuba SXQ pyta, jaki rower następny? Jaki rower następny? W sumie konkretnego roweru jakiegoś nie mam. Póki co się czaję na jakąś ramę albo frameset Scotta Gamblera karbonowego, tego co ma mekanik, i sobie złożę go od zera. Tylko że nie na Foxie 40 jak ma mekanik, tylko na jednopółce i na kółkach 27. Ewentualnie jakiś propane Spindrift 4, jakbym znalazł jakąś ramę w rozmiarze S. Tylko właśnie nic nie mogę znaleźć w internecie. No, ale to albo Gambler, albo Spindrift karbonowy chyba. Ta sama osoba pyta, będą jakieś inne backparki? No, byłem na Rokitnicach jakiś czas temu, ale niestety skraszowała mi się karta i wszystkie filmy się usunęły. Na pewno chcemy w następnym roku jechać gdzieś na jakąś Koprivnę. Pewnie na Czarną Górę jeszcze pojadę znowu. Na Rokitnicę na pewno przynajmniej raz odwiedzę. No, coś jeszcze się wymyśli, może na Skolnity, ale zobaczymy. Maurycy Reiter pyta, kiedy spotkanie z widzami we Wrocławiu? We Wrocławiu to ja zawsze jak jadę do Wrocławia, to na Instagramie wrzucam, że jadę do Wrocławia. Dlatego zawsze jak jadę na jakieś bike parki, czy nawet chociaż do tego Wrocławia, to zawsze wstawiam na Instagrama, więc mnie zaobserwujcie na Instagramie, to będziecie wiedzieli, kiedy gdzieś jestem. 99.zajeba pyta, co robisz w domu, jak nie na rower? Nic. Montuję filmy dosłownie i siedzę w domu. Nie, nic nie robię dosłownie, tylko filmy montuję, jak już. Czy macie w planach zrobić większą hopę niż 16 metrów w przyszłości? No, po 16-metrowym gapie, jak będzie prędkość, to chcemy zrobić jeszcze większą hopę, jeszcze bardziej śmiertelną hopę, z jeszcze większym kątem wybicia, gdzie pewnie jeszcze więcej osób trafi na SOR, ale no finalnie, jak będzie miejsce, to chcemy zrobić jeszcze dwie hopy po tym 16-metrowym gapie i trzecia, jak dobrze pójdzie, to będzie miała z 20 metrów, ale zobaczymy, jak będzie z prędkością. Cholewa Szymon pyta, czemu Olo nie chciał pokazać gata gapa? No, generalnie no, to był wypadek, nie bardzo mogę powiedzieć do końca, dlaczego nie mogę pokazać. Może pod koniec roku pokażemy wam ten film, jak się Olo zgodzi. No i to w sumie tyle, więcej nie mogę powiedzieć. Smita007 pyta, kiedy nowy odcinek z 16-metrowego gapa? Jutro, pewnie jutro, bo chociaż nie wiem, kiedy ten film, który teraz oglądacie, kiedy będzie. Pewnie dzisiaj albo jutro, czyli w piątek lub w sobotę. W sobotę jest w plan to lecieć, ewentualnie w niedzielę, jak nie zdążymy jutro tego zbudować do końca. No ale na pewno w ten weekend coś się pojawi. Biker FR1 pyta, co się stało z testerem gapa? No, tak jak mówiłem wcześniej, była gleba, trafił do szpitala,
Nie możemy jak na razie pokazać filmu. Jak się Olo zgodzi, to wtedy wstawimy film i zobaczycie. Młody, podłoga i Gorek 69 podłoga. Pytam. Najmocniejsza gleba na rowerze. Moja najmocniejsza gleba? No najmocniejsza to chyba była ta na Dolni Morawie, gdzie mnie musieli zwozić na dół, gdzie musieli ratownicy zwozić na dół. Ona nie wyglądała najgorzej, ale była chyba najbardziej bolesna ze wszystkich. Spiri się pyta, kiedy poddasz mi ją? Teraz, czekaj, teraz ci oddam. Pozdrawiamy Spiriego. Daję. Tu, w lewo. W lewo, o, oddałem ci. Dobra. Wracamy do pytań. Mikus MTB pyta, będzie jakiś event na Strzeleckiej? No, chcemy w następnym roku, pewnie jakoś w wakacje, chcemy zrobić jam, gdzie zaprosimy wszystkich po prostu. Bo i tak wcześniej to był taki secret spot bardziej, teraz w sumie i tak wszyscy wiedzą, gdzie jest ta Strzelecka. No więc w następnym roku na pewno będzie jakiś jam. Max Jeksa pyta, historia Strzeleckiej jak powstała? Jak powstała, to nie wiem. Wiem tyle, że chopki tam stoją od ponad 30 lat. Tutaj weź werbel, wstaw te zdjęcia z Pink Bike'a sprzed 30 lat, jak latali tego mojego road gapa na dole. Historii nie znam. No wiem tyle, że tam kiedyś koparką wjechali, a za koparką wjechała straż miejska. Young Kwas pisze Ben. 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 Jacek, ile już na rowerze jeździsz? Na rowerze? W sumie na Góralu to jeżdżę od 2020, od wakacji. Pierwszego takiego, powiedzmy, porządnego górala mam od urodzin 2020, czyli w listopadzie, a tak sensownie już zacząłem jeździć, myślę, w zeszłym roku dopiero, na początku zeszłego roku, bo wcześniej to jakieś kramężniki skakałem. RFDG, podłoga MT pyta, czy oprócz rowerów masz jakieś inne zainteresowania? Nie. Jak to, jakie to są? Nie mam. Nie mam, dosłownie. Leon, podłoga ziarni 4K pyta, kiedy bike check? Bike check? Przecież nagrywałem na początku zeszłego roku. Mógłbym teraz nagrać, ale w sumie dużo się nie pozmieniało, bo jedyne co zmieniłem to tak naprawdę opony, damper i napęd i tyle, więc w sumie bike check jest gdzieś w kwietniu nagrany na moim kanale. Musicie sobie poszukać, bo nie ma sensu, żeby nagrywać kolejnego bike checka tego samego roweru. Ta sama osoba pyta, czy byłeś na San Andrychów Jam? Nie byłem na San Andrychów, byłem daleko tam niestety, jakbym miał jakiś transport akurat wtedy, to bardzo chętnie bym pojechał. No ale niestety nie mogą być. Mati, 4, 5, 6, 6, 7, 8 pyta, polecisz drugiego gapa? Tak, polecę, jutro jest plan, ewentualnie w niedzielę, ale raczej jutro jest plan to lecieć. Chopka została naprawiona, więc powinna być już lotna. Mam nadzieję, że tym razem trzeci tester nie skończy na sorze, a jak skończy, to będzie odcinek też na pewno. Piotr Podługa, SND 47. Kto zrobił ci naklejki na zeba? A naklejki na zeba kupiłem na AliExpress, bo nigdzie dosłownie nie było tych naklejek dostępnych i wysłał mi je kamerzysta, który kameruje. No wysłałeś mi linka do tych naklejek przecież. No tak, to ty byłeś. Nawet nie pamięta. Ufineczek pyta, kiedy jakiś dron i ujęcia z niego? Dron? Jak ktoś kupi, nie wiem, pewnie jak werbel kupi drona, to dopiero wtedy będą jakieś ujęcia. Ewentualnie jak ktoś z dronem przyjedzie, bo nikt od nas nie ma. Bartek Zawrotny pyta, kiedy będzie 360? Bartek Zawrotny? Kiedy 360? 360? No nie wiem, no próbuję od dłuższego czasu 360, troszkę mi nie wychodzi. Nie przekroczyłem 220 stopni. Nie wiem, fajnie było jakby jeszcze w tym roku siadło te 360, ale jakoś nie jestem pozytywnie nastawiony do tego, że to się uda. Paulius Dert pyta, kiedy Dolni Morawa z widzami? Dolni Morawa z widzami może być za każdym razem, jak jadę na Dolni Morawę. Też, tak jak mówiłem wcześniej, zawsze wstawiam na Instagrama, że jadę na Dolni Morawę i podaję tam datę, kiedy będzie. Zawsze jak ktoś jest w tym momencie, no to ja zapraszam do wspólnej jazdy. Freeride czy Jeep? Freeride, jestem chujnie Jeeper. W tym ostatnim filmiku to wszystko git z nim? Jeśli chodzi o filmik z Marcinkowskim, no to tak. Marcinkowski jakimś cudem po swojej glebie chwilę potem wstał i powiedział, że go przytkało i zaraz mi powiedział, że chyba połamał palce, a potem się okazało, że tak nie połamał palców i powiedział, że w weekend testuje to kolejny raz. Jaka hopa była dla ciebie najstraszniejsza? Najstraszniejsza? O kurde, nie wiem. Chyba road gap, chyba testowanie road gapa było najstraszniejsze, bo nikt tego przede mną nie leciał i nie znałem w ogóle prędkości jeszcze. Straszne to się wtedy wydawało mega. Czy będzie hopa po 15-metrowym gapie? No, tak jak mówiłem wcześniej, mamy w planach zrobić jeszcze dwie hopy, jeszcze większe. Trzecia, jak dobrze pójdzie, będzie miała 20. Jeżeli będzie prędkość, no i nie wiem, zobaczymy. To wszystko pewnie zostanie zbudowane już w następnym roku, bo już trochę nam się czas kończy. Kiedy jakiś trip do innego miasta oprócz Wrocławia? No nie wiem w sumie. Może do Strzegomia pojadę na poduchę za jakiś czas, bo nie znam jakichś sensownych innych spotów w naszej okolicy. Jak jakiś będzie, no to
no to mogę pojechać. Julek Ziemniak pyta, chorujesz na karłowatość? Nie, nie choruję na karłowatość. Wiem, że może jak na swój wiek jestem dość niski, bo za tydzień mam 17 lat, a mam 1,60 m, ale nie choruj na żadną karłowatość, Julas. Toria, jakie miałeś rowery? No to najpierw, jeśli chodzi o górskie, no to najpierw dostałem jakiś rower po siostrze, jakąś Deltę, nawet nie wiem, co to był za rower. Potem rodzice kupili mi na urodziny Lapiera, sztywniaka. Pamiętam jeszcze, jak ten model się nazywał, Edge 2.7. Tu możesz wstawić werbel, jak wygląda. Potem w 2022 roku, pod koniec, rodzice kupili mi Ghosta, na którym jeździłem rok, trochę ponad rok. I no, trochę nie wystarczał mi już ten rower. I wtedy kupiłem tego fuza, który dalej nie jest w 100% sprawny, ale staram się go naprawiać za każdym razem, jak się coś psuje. Następny rower, jaki będzie, to zobaczymy, bo jeszcze sam nie jestem pewien do końca. Jak długo jeździsz i kto cię tym zajawił? W sumie, nie wiem, nie zajawił mnie chyba nikt. Może na filmiku kiedyś oglądałem jakieś filmiki z roweru i im się w sumie to spodobało, ale konkretnej osoby chyba nie ma. Tak jak mówię, nikt mnie nie zajawił, po prostu jakoś tak spodobało mi się to, jak dostałem rower. A jakim jesteś kierunku w technikum? W technikum jestem na stolarzu, z jakiegoś powodu nazywa się to technik technologii drewna. Totalnie nie ogarniam tego przedmiotu i w sumie żałuję, że tam poszedłem, no ale muszę przetrwać do końca jeszcze 3 lata i będzie git. Kogo oglądałeś, kiedy dopiero zaczynałeś z MTB? W sumie muszę się przyznać, że chyba oglądałem Endura najczęściej, jak jeszcze jego content się nie zrobił taki typowo pod dzieciaki. Jak jeszcze jeździł na specu, jak stunt uprawiał, to nie pamiętam, czego już wtedy oglądałem, ale pamiętam te wszystkie filmiki z Kazury, w sumie to mnie zajawiło najbardziej. Jakie oponki polecasz? Aktualnie jeżdżę na Bontragerach XR4. Są o tyle spoko, że są lekkie i mają jakikolwiek bieżnik jeszcze, no i są szybkie. Nie wiem, czy je polecam w sumie. W sumie je polecam, spoko są. Jakie miałeś kontuzje? Na rowerze nie miałem żadnych, jedyne co to miałem jakieś obicia mocniejsze, żadnych skręceń ani nic nie miałem. A poza rowerem, moją największą chyba kontuzją poza rowerem to nie wiem, był jakiś złamany palec albo skręcona kostka. Nigdy nie miałem nic takiego poważniejszego. Ile waży fuz? Fuz aktualnie będzie coś koło 15,2, między 15,5. Trudno mi jest w sumie powiedzieć, bo jak miałem dętki i cięższe opony, to ważył 15,6, a teraz mam 200 gram lżejsze opony i mleko. Ale są wkładki, więc w sumie, ale lekkie wkładki, więc w sumie nie wiem, pewnie coś koło 15,2 będzie bardziej. Może nawet poniżej 15, ale nie jestem pewien. Wymarzony tricky rower. W sumie kiedyś moim dream trickiem z jakiegoś powodu był Superman, bo mi się podobało, jak Szymon Godziek robił te Supermany. Na wymarzony rower to pytanie już chyba piąty raz się powtarza, więc nie ma sensu na to odpowiadać. Nie, było jaki następny, nie było jaki. A jaki wymarzony. Następny? Wymarzony? No to chyba właśnie Gambler by był, z jednopółką Gambler. W sumie taki inny to nie wiem. Ile zarabiasz z YouTube? Aktualnie zarobiłem póki co coś koło 1300 zł od początku 2024. Miałem jakieś miesiące, gdzie miałem więcej, miałem też mniej. No i w tym póki co mam swój najlepszy miesiąc, jeśli chodzi o zarobki, bo prawie 600 zł już zarobiłem w tym miesiącu. Dziękuję za oglądanie, powiedziałem właśnie coś śmiesznego, nie wiem, co mam śmiesznego powiedzieć. No i tyle, może jeszcze jakieś Q&A się kiedyś pojawi. O, na 20 tysięcy drugie Q&A. Marcinek, zrobisz salto do kamery? O, zrób salto do kamery.